Want a break from the ads? Elektryczka, elektryczka. Spekuliert bestimmt auch ein wenig mit dem Gesamtweltcup. Tournee, WM, Gesamtweltcup. Das Können hat er. Und Kote, der hat auch noch Höhe, der hat auch noch Höhe. Und er steht. Ja, das ist er. Das ist er. Ja. Hat den Probesprung schon angedeutet, dass er heute einen besseren Tag hat. Holt der Kuckuck ein. W tym sezonie dla niego fantastycznym, no bo przecież dwa wygrane konkursy, Klingenthal, Lillehammer, wczoraj drugie miejsce, ciągle w bardzo wysokiej formie i wysoko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kołdelka, mimo że nie startował w Niżnym Tagile, teraz też będzie leciał bardzo daleko Czech, pięknie, ale wspaniale ląduje Telemark, no wzorcowo wręcz skacze Roman Kołdelka, w dodatku bardzo daleko, 135,5 metra, no więc to jest najdłuższy skok. Roman Kołdelka, wczoraj trzecie miejsce reprezentanta Czech, awansował z piątego miejsca, jakie zajmował po pierwszej serii. Dziś klasyfikowany na czwartym miejscu, 2,7 punktu straty do Kamila. No i piękny, daleki lot Romana Kołdelki. Jest ciągle w bardzo wysokiej formie. No może się okazać, że Stefan Kraft przerwie tą swoją dobrą pasę kolejnych konkursów z miejscami na podium, bo wiadomo, że w tym momencie Kołdelka go wyprzedzi. 132 metry w pierwszej serii, przypomnijmy, 133 byłego mistrza świata. Posunął trajs pro Romana Kołdelku na devítku. 3 body a 7 desetin bylo k dobru, ale Roman Kołdelka potřebuje skočit 127 metrů. Tam držme palce. Za to Romanovi vyjde. Ano, to byl skvělý skok podání Romana Kołdelky. Tady je ten útok na stopně vítězů velmi reálný. 133 metry a navíc devítky, kde ještě bude Roman Kołdelka kompenzován. Body za nižší nájezdové okno, tak to je skvělé, Romane. Navíc 3x19,5, 2x19. Tak jestli to nevíde dnes, tak už asi nikdy na stupně vítězů v letošní sezóně. Tohle byla fantazie.